do prawdy. Wiele zawdzięczają alianci amerykańskim i brytyjskim artystom i iluzjonistom. Całe wieki armie uważały, że kamuflowanie się nie uchodzi, że to takie barbarzyńskie. Do czasów wymyślenia artylerii i broni maszynowej żołnierze paradowali w kolorowych mundurach na polu walki. Podczas Wielkiej Wojny, kiedy pojawiło się lotnictwo, trzeba było już ukrywać przed wrogiem obozy wojskowe i składy zaopatrzenia. A podczas II wojny światowej to się dopiero działo. W Wielkiej Brytanii w maju 1940 roku powstało Centrum Rozwoju Kamuflażu i Szkolenia. Trafili tam artyści, malarze, rzeźbiarze, filmowcy, a nawet iluzjoniści. Wielu szybko otrzymało szlify oficerskie. Stworzyli m.in. fałszywe lotniska, które podczas bitwy o Anglię skutecznie odciągały uwagę niemieckich pilotów od baz RAF. Prawdziwe lotniska maskowano. Z góry wyglądały jak farmy, a w pobliżu wypasano bydło i owce. Taka sielanka. Na jesień Niemcy przerzucili się na nocne naloty, tylko piloci niewiele widzieli. Brytyjczycy tworzyli na puściusieńkich polach i łąkach trefne obszary zurbanizowane, ustawiając prawdziwe armaty przeciwlotnicze i reflektory, które zażarcie broniły pustki. A żeby Niemcy uważali, że ich atak był niszczycielski, podpalali beczki z ropą. Malowano też dachy hal fabrycznych tak, by z góry wyglądały na zbombardowane, a dookoła rozrzucano gruz. Wszystko dlatego, żeby na następny dzień niemiecki zwiad lotniczy sądził, że faktycznie zmasakrowali tereny fabryczne tak, jak im się wydawało zeszłej nocy. Na początku 1941 roku wydawało się, że wywalenie Włochów z Afryki przez Brytyjczyków to formalność, ale sytuacja się zmieniła, kiedy w libijskich portach wylądowały niemieckie oddziały Afrika Korps pod dowództwem niestety generała Edwina Rommela. Rommel wyprowadził w pole brytyjskich szpiegów, mylnie narzucając im liczebność swoich wojsk. Rozkazał bowiem kolumnom pojazdów przejeżdżać kilka razy przez tę samą miejscowość, a szpiedzy liczyli po kilka razy te same czołgi, a potem wysyłali mylące brytyjskie dowództwo raporty. Z kolei na pustyni niemieckie pojazdy ciągnęły za sobą gałęzie i zwoje drutu, wzbijając tym samym tumany kurzu. Z daleka robiło to wrażenie, jakby przyjeżdżała gigantyczna kolumna wojsk. Dokładając do tego fałszywe transmisje radiowe, Rommel całkiem skutecznie zrobił na szaro Brytyjczyków. Z kolei w Tobruku oddziały alianckie wytrwale broniły miasta, a utrzymać je musieli, bo inaczej Niemcy i Włosi zyskaliby całkiem przyzwoity port kluczowy dla dalszych podbojów. Tylko że miasto było oblężone, a wojska osi bombardowały nieustannie port, aby uniemożliwić aliantom dostawę zapasów. Niemieckie i włoskie samoloty regularnie bombardowały stojące w porcie jednostki. Kapitan Proud i sierżant Dixon zajęli się sprawą. Wykorzystali to, że w porcie było mnóstwo wraków. Wchodzące do niego nocą statki miały rozciągnięte nad sobą baldachimy, na których namalowano zniszczone jednostki. Dzięki temu piloci wroga uznawali, że już nie warto ich bombardować. Najważniejsza była jednak stacja uzdatniania wody morskiej. Jako że nie było słodkiej wody, to stacja była jedynym sposobem przetrwania załogi. Między budynkami stacji wykopano doły imitujące leje po bombach, które pokryto sadzą i spalonym olejem. Wokoło rozrzucono gruz, a budynki tak pomalowano, żeby wyglądały na bezpośrednio trafione bombami. Jeszcze podpalili do tego stare opony. Wróg łyknął jak młody rekin i już stacji więcej nie bombardowali. W Aleksandrii też było bajecznie, bo tak, Tobruk był bardzo ważny dla Rommela, a takim Tobrukiem sił pustyni zachodniej był port w Aleksandrii. Jeśli by został sparaliżowany, to nie skończyłoby się to najlepiej dla armii Wielkiej Brytanii. Rommel wiedział, że jak ma coś bombardować, to najważniejszym celem w Afryce dla bombowców Luftwaffe będzie właśnie Aleksandria. Do tego trzeba uwzględnić, że Brytyjczycy zaliczyli kilka dość istotnych porażek, więc widmo utracenia Aleksandrii stało się coraz większe. Zgłoszono się do majora Jeffreya Barkasa, szefa dyrekcji kamuflażu dowództwa Bliskiego Wschodu. Major, kiedy nie podejmował wysiłków wojennych na rzecz Wielkiej Brytanii, w domu, jak się okazuje, był producentem filmowym. Major Barkas otrzymał rozkaz nad rozkazami. Można powiedzieć największy rozkaz jego kariery wojskowej. Miał ukryć aleksandryjski port przed lotnictwem państw osi. Major wiedział, komu powierzyć zadanie: porucznikowi Jasperowi Maskelyne.
szefowi doświadczalnej sekcji kamuflażu. Chyba lepiej nie można było wybrać, ponieważ Jasper w cywilu był iluzjonistą i w dodatku pochodził ze słynnej rodziny sztuk mistrzów, znanej w całej Europie. Jego ekipa była też wyjątkowa. Znaleźli się w nim artyści tacy jak rysownicy czy scenografowie. Szybki rekonesans dał porucznikowi pomysł. Jego zdaniem bowiem wystarczyło port przesunąć. Jasper zauważył, że podobnie w sumie wygląda Zatoka Mariut, niedaleko. W przypadku zjawienia się wrogiej eskadry wystarczyło ożywić fałszywy port. Statkami były tak naprawdę pale zakryte brezentem, a w kluczowych miejscach dano światła. Z kolei pale i reflektory imitowały starożytną latarnię morską na wyspie Faros. Jako że lotnicy niekoniecznie musieli zauważyć port na pierwszy rzut oka, to celowo popodkładano materiały wybuchowe, które miały imitować eksplozję bomb i przyciągnąć uwagę pilotów. Przygotowano nawet sterty drewna, które po podpaleniu dałyby najrealniejszy obraz krajobrazu po nalocie. Jasper posunął się nawet do tego stopnia, że załatwił za zgodą nieco zdziwionych przełożonych armaty i reflektory przeciwlotnicze. W końcu chciał przygotować jak najbardziej wiarygodne przedstawienie dla niemieckich pilotów, a ci na pewno spodziewali się oślepiającego blasku reflektorów i groźnego ostrzału armat. Przygotowano również namalowane na brezencie leje po bombach, zniszczone ściany budynków, wraki pojazdów i sterty gruzu. Wszystko zamaskowane czekało w Aleksandrii, żeby tylko utwierdzić Niemców w przekonaniu, że nalot był skuteczny. W samą porę, kiedy formacja bombowców zbliżała się, w porcie zapadły egipskie ciemności. Za to w trefnym porcie odpalono wszystkie światełka. Żeby wszystko poszło idealnie, Jasper musiał osobiście czuwać nad wszystkim i przede wszystkim wszystko widzieć dokładnie. Stąd czekał w prawdziwej latarni morskiej na Faros, zwarty i gotowy. Gdyby coś poszło nie tak, to wraz ze współpracownikami zginęliby jako pierwsi. Porucznik pocieszał kolegów, że jeśli zginą, to przynajmniej nie będą się musieli tłumaczyć z klapy. Jak się we właściwym momencie artyleria rozpoczęła, ostrzał. We właściwym momencie artyleria rozpoczęła ostrzał, a Niemcy rzucili się na fałszywy port jak dzik w paśnik. Efektem zmasowanych bombardowań nocnych, bo było ich sporo, były tony bomb zrzucanych prosto do morza i na plażę. Ataki ustały, bo Luftwaffe przerzucono na front wschodni. Ale Aleksandria nie ucierpiała. Nic a nic. Nie wiem jak wy, ale na miejscu Aleksandryjczyków postawiłbym Jasperowi pomnik i przynajmniej nazwał przedszkole jego imieniem. Chociaż jedno. A myliłby się ten, kto uważa, że Jasper dał z siebie wszystko. Po sukcesie z portem aleksandryjskim odszedł na zasłużoną emeryturę, pojechał do domu i opowiadał wszystkim o tym, jak zrobił w jajo Niemców. Po co? Jak miał sposobność robić to dalej. Bo zamiast uciec do cywila, to armia niewątpliwie doceniła jego kunszt i inteligencję i awansowano go już na majora, kiedy w połowie 1942 roku musiał stawić czoła kolejnemu wyzwaniu. Miał stworzyć fałszywe okręty podwodne. Dowódca floty śródziemnomorskiej, admirał Andrew Cunningham, nie miał innego wyjścia i musiał wysłać część okrętów na Ocean Indyjski, żeby dokopać Japończykom. Niestety było ryzyko ze strony Włochów. Brytyjski dowódca wiedział, że odstraszyć ich tylko mogą okręty podwodne i to dość spora ilość. Naprawdę spora. Niestety nie dysponował liczną flotą podwodną. A że miał na podorędziu cudotwórcę, no to wiadomo. Jasper musiał zakasać rękawy. Admirał rozkazał majorowi powiększyć liczbę okrętów podwodnych. Miał stworzyć składane, pływające makiety w skali 1:1. I jeszcze, żeby można było je przewieźć samochodem. Jasper, jak na MacGyvera II wojny światowej przystało, znalazł to, co trzeba. 18 starych, zardzewiałych wagonów kolejowych. Beczki po paliwie, drewno, kable i płótno. Powstały 4 80-metrowej długości atrapy z działami pokładowymi i kotwicami. No, tylko marynarzy brakowało. Jasper miał talent, to trzeba przyznać, bo nawet na numer z atrapami okrętów podwodnych dali się nabrać sami piloci brytyjscy. Meldowali o dostrzeżeniu tajemniczej jednostki w pobliżu brzegu, odbiór. Z kolei niemieckie lotnictwo zatopiło groźnie wyglądającą atrapę. Sukces. Natomiast do Niemców co prawda dotarły jakieś plotki, że znowu w tej akcji wplątany jest Jasper, ale potraktowali to jako żart. Ale Niemcy też kombinowali, wymyślili, że prawdziwy okręt podwodny będzie holować wypełnioną po brzegi materiałami wybuchowymi
wybuchowym i makietę. Z nią mieli się zderzyć alianci. Niemcy nazwali swój pomysł wodnym osłem. Problem tylko w tym, że nikt nie chciał tego osła holować, a starano się najczęściej po prostu tego ustrojstwa się jakoś pozbyć. No cóż, Niemcy nie mieli swojego Jaspera, ale mieli za to swojego osła. Dziękuję za obejrzenie materiału, jak się podobał, kciuki do góry, jak nie to w dół, a dajcie kciuka w bok, jak chcecie rzucić tematem na kolejny film. No i też dzięki bardzo za wsparcie, dłuższe oglądanie reklam naprawdę pomaga, a my się widzimy, kiedy każdy z was sobie pomyśli, jak to będzie wspaniale jutro obejrzeć kolejny film. To tyle na ten temat, prosto z mostu, pozdrawiam.